No witajcie, dzisiaj prawdopodobnie już ostatni dzień tych mrozów. W nocy było ponad tam 20 na minusie. Teraz jest gdzieś aktualnie 15. Jest masakrycznie zimno, wszystko marznie. Ale no co, widzę, że młode żyją pięknie. Zostały wczoraj jeszcze tu kupę słomy, widzę, że się pozagrzebywały i wszystkie przeżyły. A mróz był naprawdę masakryczny. Na wszystkim jest szron, nawet w garażu mamy szron. Chociaż jest szczelnie ten drzwi są cała szronia. Tej też tu dużo zrzuciłem, tam na gniazdo miała. Patrzcie, samiczka. Młode chyba żyją. My będziemy już tam jej zaglądać. Ale naprawdę zimno, zimno. Ręce chwil, sekundy na sekundę marzną, wam powiem. Ale króliki żyją, na szczęście nic tam. Każdy przeżył. Jakoś, no jakoś trzeba. Teraz ma być jeszcze tylko dzisiejszej nocy, ma być minus 14, ale to już mniej niż dzisiaj. No i później już ma być we wtorek, w nocy ma być 0 czy tam minus 1, ale to już jest pikuś w porównaniu do tego, co było, nie? Dzisiejszy film będzie bardzo krótki. No z racji tego, że jest szkoła, ja już tam kilka lekcji miałem. Jeszcze mi została jedna do odhaczenia. Więc w międzyczasie wynagram wam taki krótki. Kozy dzisiaj są zamknięte, bo jest naprawdę wielki mróz. Żeby mi tutaj nie wiało. Wyjdziemy trochę ciemno, ale zaraz się rozjaśni. O. Słomy również im tutaj dużo nawaliłem i kłocą i wszystkim. Siana dostały. Kozy też siana dostały. I co, wody im podaję. Zimno, no zimno. Marzło. Jest normalnie, o. Szron wyszedł. Ale no co, przeżyły, wszystkie się do kupy przytuliły i jakoś przeżyliśmy, nie? Tę ciężką noc, najgorszą. Ale ci się capie, fajna grzywa robi, no. Kucyki niech sobie wcinają. Zgasimy im światło. Niech sobie tu siedzą, nie będę im za dużo otwierał drzwi, żeby im za zimno nie było. Dzisiaj macie kozy. Kwarantannę, karę, siedzicie w środku. Kaczki tak samo, większość nie wychodzi. Jakieś tam gęsi wyszły, a widzicie ile ich tam siedzi. Tu jak i tam w środku, w drugim kurniku. Zimno w dupkę, nie? Mi też zimno, też nie chcę wychodzić. Muszę, dobra, bo nie będę już przedłużał tego filmu. Muszę coś królikom dać do jedzenia. Taki mały przegląd tylko chciałem zrobić. Zobaczyć właśnie, czy wszystkie żyją, jak się mirają. Tu baranki się do siebie przytuliły. Nie chciałem, wiem, nie powinno się za bardzo sami z samcami trzymać, no ale miały chociaż cieplej, jak we dwóch siedziały. A w takich mrozach to na pewno niczym innym nie myślą, jak tylko żeby się do siebie przytulić, żeby było ciepło. I co, ja jeszcze tam, jak podaję królikom, to chwilę może dogram i będziemy kończyć ten film. Wierzcie mi, jakie to jest poświęcenie nagrywać bez rękawiczek w takiej temperaturze. Pół pojemnika ma lód, ale nic mu na to nie poradzę. Nie wyrzucę, bo jest plastikowy pojemnik ze strzepy. A śnieg pierdzi jak nie wiem, pod nogami. Czy chociaż ja to takich jakby dźwięków nie lubię, albo jak jest na przykład woda szeleszczy, czy też syropią, to mi aż coś bierze, jak coś takiego słyszę. W tym przypadku tak samo śnieg. Mają ciepłą wodę. O, niech się napiją. I tak zaraz pewnie przymarznie. A, śniegu dotknął się innego. Masakra. Patrzcie, zobaczcie, poleję wodę na to. Chwilę poczekamy i już się lód robi. Jak tutaj damy wodę, to już będzie... Już jest, o, już się lód zrobi. Bo to taką deską idzie. O, patrz, już jest lód. Tak jest zimno. Wyleje się wodę, już się lód robi. Masz pojemnik? Masakra. Trzymaj. Ja im podaję wodę i lecę na lekcję. Jeszcze jedną zrobić. Filmy teraz nie będą długie, no z racji tego, że bym nie zdążył z przesyłaniem. Dobra, najpierw tu. Ojen. Ojen, ja sobie otwieram sobie klatki łapy. Marzną. Moja ręka do konewki nawet domarzła.
zatrzymać. Zobaczcie, jak lód. Chwila wodę ma i tej się nawet nie dało odłamać tego lodu od miski. Jak się przymarznął. Trzymaj. O jeny, już rąk nie czuć. Widzicie, jak to poświęcenie. Trzymaj tam. Muszę inaczej złapać konewkę, bo by za wysoko. Dobra. Mi już ręce, ja już rąk nie czuję. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Jeśli nie subskrybujecie kanału, możecie zasubskrybować. Zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich.